Witam Was serdecznie we wtorek 13 września, dobrze nie piątek 13, tylko we wtorek 13 września, godzina 11. I cóż, widzimy się po emocjonującym tygodniu ubiegłym. Działo się sporo, dzisiaj będę chciał zrobić krótkie podsumowanie, ale krótkie, bo zaczął się nowy tydzień, nie ma co tutaj rozpamiętywać zanadto jakichś tam spektakularnych wejść, wyjść. Będziemy szukali znowu okazji, okazji do handlu, okazji do przyłączenia się do rynku, okazji do zarabiania. Oczywiście pamiętając o tym, że trading to jest olbrzymie zawsze ryzyko utraty swoich środków i zwłaszcza osoby, które są niedoświadczone, są niemalże skazane na taką utratę. W związku z czym no, jest tutaj ta wymiana pieniędzy między osobami, które profesjonalny trading uprawiają, dobrymi zresztą, bo są też osoby, które profesjonalny trading uprawiają, a wcale za bardzo może im nie iść. A osobami, które są nowe w rynku, tak zwanymi dostawcami kapitału do rynku, więc trzeba być tutaj, mieć tego świadomość, to przede wszystkim, to takie ostrzeżenie na początek. A co w dzisiejszym nagraniu się znajdzie? Otóż w dzisiejszym nagraniu krótka informacja, w ogóle będzie troszeczkę informacyjnie na początku. Najpierw informacja o TradingView, no bo rzeczywiście w poniedziałki zawsze byłem, a teraz mnie nie ma po przerwie urlopowej. Potem krótko jeszcze o zlocie. W ogóle przepraszam Was za swój głos, bo trochę mi ostatnio szwankuje przez przeziębienie, więc będzie informacja o zlocie i tutaj zdradzę Wam już pierwsze tajemnice, które jeszcze nie były zdradzane dotychczas, że oprócz tego, może inaczej, te tajemnice będą dotyczyły konkursu, który organizujemy, takiego konkursu w formie zabawy, nie napinamy się zupełnie. Trochę o lokalizacji, gdzie się widzimy, dalej wejdziemy na ubiegłotygodniowe projekcje Bitcoina i Lunca mojej. Zobaczymy, co się z tym wszystkim wydarzyło. I później przejdziemy na wykres, na którym zobaczymy, co robi Lunc, jak to robi, zobaczymy, co robi Bitcoin i co może dalej robić. Zajrzymy na chwilę do Ravencoina, bo tam robi niezłą furorę. Być może przy okazji zajrzymy do listy kapitalizacji. Co tutaj, kto tu dominuje, a kto spada. A na koniec, żeby taki drogowskaz wyznaczyć na najbliższe dni handlowe, przeanalizujemy sobie indeks dolara. Właściwie można byłoby od tego zacząć, no ale tak jakoś się ułożyło. Zobaczymy, co robi indeks dolara i jaki ten indeks dolara wywiera wpływ na różne rynki. Tu dla przykładu dam JP225, czyli indeks japoński, który zresztą jeden z naszych grupowiczów strzelił longiem po prostu perfekcyjnie. No ale dlaczego ten long wyszedł? No to znowu będziemy wracać do DXY. No i popatrzymy sobie, co robi dolar do złotówki, tak słowem wstępu i zależności właśnie od samego dolara. Także taki plan na dzisiejszą analizę, do której zapraszam Was i zachęcam do oglądania. Zaczynamy. Więc tak, najpierw sprawy organizacyjne, jak wspomniałem w zapowiedzi. Rzeczywiście w ostatnie poniedziałki, kilka ostatnich poniedziałków, nie było moich analiz w TradingView. Nie wiem, jak duża jest z tego powodu rozpacz i zniechęcenie i zniesmaczenie. Możecie napisać w komentarzach. Jeśli duża, to będę miał dodatkową motywację, żeby tam wrócić. Jeżeli niespecjalnie, to będziemy skupiać się przy nagraniach. A dlaczego jeszcze mnie tam nie ma? No z prostej przyczyny, ponieważ po powrocie z urlopu mam tak dużo różnych, przeróżnych spraw na głowie, że najprościej rzecz ujmując, nie ogarniam. Potrzebny mi jest czas, który gdzieś muszę indziej poświęcać i brakuje mi tego czasu, w poniedziałki zwłaszcza. Więc zobaczymy, jak to będzie, czy wrócę tutaj, czy nie wrócę, czy może wrócę, ale rzadziej, czy może po prostu poproszę, tak jak to było ostatnio podczas mojej nieobecności, Karola, Merola i innych tutaj uczestników naszej społeczności, żeby mnie wspierali żeby mnie wspierali właśnie w tych analizach w TradingView. Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Zobaczymy, co wy będziecie myśleć, to być może to się podporządkuje. Idziemy dalej. Słuchajcie, już zapowiadałem, ale powiem jeszcze raz, że kto ma ochotę spotkać się w realu, a nie tylko przez internet, tak jak do tej pory, to będzie ku temu okazja między 7 a 9 października. Teraz jesteśmy na stronie Jurek S. Analizy. Między 7 a 9 października, piątek, niedziela.
spotykamy się właśnie, gdzie się spotykamy, słuchajcie, zgodnie z oczekiwaniami tutaj społeczności, najbardziej optymalnym miejscem do spotkania była centralna Polska, więc my takie miejsce tu w centralnej Polsce znaleźliśmy między Poznaniem a Warszawą, Bydgoszczą, a powiedzmy Łodzią, czyli tak centralna naprawdę Polska, miały być Mazury, ale to dla wielu osób za daleko. I tu się spotykamy od 7 do 9 października, żeby nie było nudno, nie będę o wszystkim mówił, ale żeby nie było nudno, to w planach jest konkurs traderski. My w tej chwili już zaczynamy opracowywać zasady tego konkursu, natomiast mogę Wam zdradzić na początek, jeszcze taki nieoficjal mocny, że to jest konkurs na zasadzie zabawy. Nie napinamy się, nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, sporych kwot, ani odpowiedzialności specjalnej, żeby się nikt nie przejmował, bo ma to być w formie raz zabawy, a dwa, żeby nie wywoływało emocjonalnego wpływu na wyniki tego konkursu, więc myślę, że tam zaczniemy sobie od takiego depozytu, czy tam depozyt ustalony będzie $100, czyli każdy, kto będzie miał na koncie $100, będzie oczywiście w swoim własnym koncie, tutaj nie ani żadnego brokera nie będziemy promować, natomiast konkurs będzie się odbywał prawdopodobnie w platformie Binance, $100, natomiast to, co już mogę Wam teraz powiedzieć, to mimo, że to będzie zabawa, choć to jeszcze nie oficjal, nie, jeszcze tego na stronie nie ma, więc w razie jak coś zmienię, to nie łapcie mnie na słowa, to będą do tego konkursu nagrody i to będą nagrody w postaci 5000 zł za pierwsze miejsce, 3000 zł za drugie miejsce i 2000 zł za trzecie miejsce. Więc kto wygra, to całkiem fajnie może wyjechać z tego zlotu. Także mam nadzieję, że będzie fajnie, miło i przyjemnie. Więc już wiecie kiedy, już wiecie gdzie, już wiecie co będzie naszym tutaj konikiem spotkania. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał brać udział. Ja tylko będę prosił zwycięzców na koniec, żeby poopowiadali trochę, w jaki sposób zrobili wynik i jak go osiągnęli, jakimi metodami, żeby się po prostu podzielili. Nie mówię, że mają zdradzać swoje największe techniki, ale coś tam, żeby powiedzieli na ten temat. Przy okazji, słuchajcie teraz, jeżeli już jesteśmy w terminarzu, to 7-9 października to będzie zlot, ale uwaga, tylko sprawdzę, żebym się nie pomylił, 27 do 29 września. To są daty tak zwanych dni otwartych Trade Wars, czyli między 27 a 29 października. To jeszcze nie jest to też oficjalna zapowiedź, taka trochę przedoficjalna jeszcze. Będzie można sobie do Trade Wars wejść bez żadnych abonamentów, bez żadnych zobowiązań, zobaczyć, co tam się w środku dzieje i wyjść i poznać swoje zdanie na ten temat. Także taki środek tygodnia, będzie środa, czwartek, piątek, powtarzam, 27-29 września, czyli jeszcze przed zlotem. No i będziecie mogli sami zobaczyć, jak to tutaj funkcjonuje, nie tylko tak, że ja pokazuję, jak funkcjonuje nasza społeczność, tylko będziecie mogli sami wejść. Jestem pewien, że przez 3 dni nie wykorzystacie wszystkiego, co tutaj jest, ale przynajmniej będziecie widzieli, jaka jest narracja związana z funkcjonowaniem naszym. Właśnie, a jak to funkcjonowanie wygląda, zaraz pokażę. Dodam tylko, że a propos tych dni otwartych, to już w tym tygodniu, myślę, że do końca tego tygodnia więcej informacji znajdziecie też na stronie i w jaki sposób tam wejść, jak to działa, jak działa Discord, pewnie to wszystko tam będziecie mieli, zresztą jak nie, to w przyszłym tygodniu przypomnę. Mamy jeszcze trochę czasu do 27, więc te informacje się szczegółowo jeszcze pojawią. Przejdźmy teraz na stronę, do zakładki społeczność na kanale. Otóż w tej zakładce w ubiegłym tygodniu wrzuciłem Wam informację, nie wiem jaki był zasięg tej informacji, dlatego dzisiaj jeszcze o niej wspomnę, że byłoby mi bardzo miło i niezmiernie przyjemnie, jeżeli zapoznalibyście się jeszcze raz, osoby, które nie oglądały, z moją ubiegłotygodniową analizą Bitcoina. Co prawda nagłówek tej analizy nawiązywał do Lunds, bo to było jakby, tam była pełnia mojego skupienia. No ale nie sposób handlować altcoiny, nie wiedząc, co się dzieje z Bitcoinem, w związku z czym jak wejdziecie sobie w tę analizę tutaj, to mniej więcej w 12 minucie zaczyna się analiza Bitcoina. No i fajnie, jakbyście ją obejrzeli i zobaczyli, co od tego czasu, czyli od ubiegłego tygodnia, zrobił Bitcoin, w jaki sposób niemalże idealnie przewidziałem jego zachowanie. Żeby już się nie powtarzać, jak przewidziałem, po prostu obejrzyjcie i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej analizie. Oczywiście nie wszystkie analizy będą tak trafne i tak dokładne,
No ale ta po prostu, jestem z niej osobiście bardzo dumny, że rozszyfrowałem i przewidziałem zachowanie ceny Bitcoina niemalże idealnie. Spróbujemy dzisiaj to pociągnąć dalej. Choć tutaj muszę Wam przyznać, że sam nie bardzo skorzystałem handlowo z tej analizy, dlatego że moje skupienie było, no trochę szewc w porwanych butach chodzi, moje skupienie było w altcoinie Lunz, bardzo wysokie, żeby tam się wszystko powiodło, a i w ogóle samo wejście handlowe, mimo że przewidziałem cenę Bitcoina i jej zachowanie bardzo dobrze, to nie był jeden z takich układów, które osobiście lubię handlować, w związku z czym zrobiłem Wam analizę, zakładam, że wielu z Was skorzystało, wiele osób, ja osobiście nie skorzystałem, ale nie napinam się też z tego powodu, bo wiem, że rynek był, jest, będzie, jutro będzie i pojutrze też będzie, w związku z czym tych okazji handlowych jeszcze będą setki, tysiące albo i więcej, dopóki zdrowie pozwoli. Ale dobra, przejdźmy już do analiz. I na pierwszy ogień idzie Lunz. Lunz, którego to Lunza no, handluje i to naprawdę po mistrzowsku. No, Bitcoin to było mistrzostwo świata, ale handel Lunz to już jest po prostu perfekcja. Szczegóły tego handlu oczywiście znają grupowicze, ponieważ no, nie sposób raz w tygodniu opisywać tutaj Lunza i handlować na nim. Więc powiem tylko, że to był bardzo ładny short. Historycznie najpierw skupimy się na tym, co się działo na Lunzu, może o tak. O tak. Zresztą wrzucę to też do zakładki społeczność, bo chciałbym, żeby to zostało zapamiętane przez dłuższy okres. Ok. Ale ostatnie trzy transakcje na Lunzu to był tak. Short. Tutaj z 6 września. Perfekcyjny short. Po prostu perfekcja. Od razu zawarta pozycja. Cena od razu bije w dół. Potem cofa się i bije w dół jeszcze niżej. Po czym long tutaj z tego miejsca. Też w punkt praktycznie. Też praktycznie w punkt i też zajęta pozycja. To wszystko oczywiście to też był mój handel, nie tylko analiza. Po zajętej pozycji praktycznie rakieta do góry. Ruch korekcyjny i znowu rakieta. Oczywiście nie znaczy to, że dociągnąłem te zyski do samego szczytu, ale to już ile trader wyciągnie z danego tradu, to jest kwestia wtórna. Pierwsza kwestia to, żeby dobrze wsiąść do pociągu. I uwaga, short strategiczny, czyli short tutaj z tego miejsca. Czyli no nie ze szczytu, ktoś powiedział, a Jurek, ale nie ze szczytu. No okej, okay. Kto powiedział, że ma być idealnie ze szczytu? Niech będzie z okolic szczytu i też będzie dobrze. Więc tutaj short zajęty 8 bodajże września, wieczorem, w czwartek wieczorem, bo pamiętam ten moment, pojechałem w trasę, dojechałem wieczorem, patrzę, kurczę, ale ładnie się ułożyło. I tutaj ogień w dół i zobaczcie ten ogień w dół, co spowodował. Zrobimy teraz wykres, tak może bardziej... Okej, okay, dzienne, tygodniowe. Zajrzyjmy jeszcze do poziomów tylko. To jest poziom około 55, powiedzmy, centów BUSD, jeżeli można to tak nazwać. 55 centów, czyli stąd short, nie, wyżej. Z tego miejsca short, 55 centów, czyli prawie ze szczytu. I cena bije, uwaga, o ile? Od szczytu o 50% w dół, w bardzo krótkim tempie. Bardzo, mimo że Bitcoin rośnie, altcoiny rosną, to tu mamy zjazd o 50% w dół. I dziś już spotykamy się przy kolejnej analizie na tym wykresie. Już wczoraj w godzinach wieczornych omówiłem w TradeWars, co się tutaj dzieje, że zahaczamy o ważny poziom geometryczny, jest to 50% całych wzrostów, czyli zniesienie 50% według FIBO to jest mocna rzecz, takie coś. No i właściwie ta przestrzeń, a także przestrzeń tutaj, ta żółta, którą wyznaczyłem między 20, powiedzmy 1 a 20 niespełna 5 centów, to są mocne przestrzenie do tego, żeby zatrzymać ten ruch korekcyjny, bo tu mamy korektę, widzicie, ją sobie nawet oznaczyłem, A, B, i tutaj C. Zobaczcie jeszcze raz. To jest fala A, to jest fala B i tutaj mówimy o fali C. I jedyne, co nas zastanawia, to czy fala C zareaguje wzrostami zakończenia jej właśnie z niebieskiego poziomu 50, czy z żółtego tutaj. Ja powiedziałem szczerze, że nie wiem, który poziom wybierze tłum, ale co do zasady, oba te miejsca są prowzrostowe. Jak widać w tej chwili po ostatnim zachowaniu ceny, wczorajsze jeszcze było trochę niepewne, ale dzisiaj już widzimy, że cena wybija bardzo ładnie do góry, w związku z czym jest szansa
że cały ten swing się zakończy. Co już traderowi podpowiada, że powinien w takim razie tutaj przynajmniej część zysków z tego shorta wcześniejszego zrealizować. Więc takie wzrosty mogą nastąpić. To nie jest tak, że ja już w tej chwili mówię, a no to jak wzrosty to buy. Nie, nie, nie. Żeby podjąć decyzję o zakupach teraz Lunca, o przyłączeniu się do góry, to musi być bardzo mocno przemyślane, musi być przeanalizowane, co tu się dzieje. Ja jeszcze takiej decyzji o zakupie nie podjąłem, o wejściu. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że ta cena mogłaby na przykład dotrzeć tutaj do tej strefy, czyli 42-46 i stąd na przykład zawrócić jeszcze raz w dno. Ale mogłaby też. No dobra, myślę, że tutaj jak chciałem sobie znaleźć coś w tych strukturach wewnętrznych, to nie znajduję. To nie znajduję nic takiego. Czyli gdzieś tutaj powyżej 40 centów prawdopodobnie nastąpi pierwsze zatrzymanie, czyli jest jeszcze co handlować do góry, tylko trzeba znaleźć tutaj miejsce na przyłączenie się. Będę takiego miejsca szukał dzisiaj wieczorem live w Trade Wars. Zapraszam wszystkich, będziemy zastanawiać się, w jaki sposób tutaj handlować dalej tego Lunca. No właśnie, a co z samym Luncem, jeśli chodzi o długoterminową analizę? Bo Jurek mówił, że jak jest tak silny wdech, to musi być i wydech. No słuchajcie, już dostaliśmy wydech o 50% w dół, to nie jest mało. To nie jest mało, na takim szorcie naprawdę dało się zarobić. Czy dostaniemy już w tej chwili zjazd do dna? Żebym mógł z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dostaniemy zjazd do dna, to musiałbym zobaczyć, jak cena przebija się przez tę żółtą strefę głębiej, tutaj, i wtedy to byłoby dopiero potwierdzające. W tej chwili, szczerze mówiąc, jest to na razie dla mnie znak zapytania, ponieważ mogłoby być tak, że po takiej korekcie cena znowu robi pompę do góry, wybijając szczyt. Może to być, to jest realne. Tak było kiedyś w walorze DOG, w pieskach, bodajże, zaraz sobie przypomnę. Tak, zobaczcie. Popatrzcie na ten wykres. To nie chodzi o to, że teraz sobie, że Lunc ma zrobić to, co DOG, tylko że jest to jakby możliwe. DOG, słuchajcie, zrobił, tylko ja znajdę dno tego waloru, gdzieś tutaj. DOG zrobił kiedyś już taki numer też, że po... Może tak zrobimy. O, widzicie, teraz była tutaj pionowa szpila do góry, po czym DOG skorygował. Tu była 50, a tu był ten żółty prostokąt, który przed chwilą narysowałem. I DOG skorygował do żółtego prostokąta. Zobaczymy, czy mógł z 50 się odbić, ale akurat zrobił to z żółtego prostokąta, czyli tej przestrzeni. O, tutaj tej. Po czym zobaczcie, co się stało. To nie był koniec pompy. Tu udało się zarobić na handlu w dół, ale z tego miejsca nastąpił strzał do góry, czyli ta pompa została jeszcze raz wyciągnięta. Mieliśmy strzał, bardzo silną korektę i zobaczcie, co się wydarzyło dalej. Wracam do tego wykresu. Zdejmiemy sobie teraz już to FIBO. Nastąpił drugi strzał, druga silna pompa do góry. Widzicie? Tutaj, z tego miejsca. Jeszcze wyciągnięty wykres, jeszcze wyżej. No jak się to skończyło? Później na końcu skończyło się to tak, jak zawsze się kończy, czyli tak to musiało zjechać do dna. Zobaczcie. Jak z tego miejsca nie zjechało po korekcie, to z tego wyższego zjechało do dna, widzicie? To nie jest tak, że Lunc ma tak zrobić, ale taki scenariusz jest też możliwy, więc ja, mając w głowie technicznie wiedzę, że to musi zejść do zera, w cudzysłowie do zera, czyli do tych niskich wartości, ale historycznie, że nie musi to się wydarzyć od razu, czyli z doświadczeniem podpowiada, że jeśli ta pompa będzie silna, to mamy ten ruch korekcyjny i mogłaby cena wystrzelić do góry, no to tutaj muszę brać te scenariusze pod uwagę. I pod te scenariusze będę próbował handlować. No teraz ktoś mógł powiedzieć, no to co, czyli albo spadki, albo wzrosty. No nie, bo to nie tak działa trading. Słuchajcie, trading tak działa, że ja sobie ustalam scenariusz, jaki jest możliwy, co jest do zrobienia. Potem patrzę, który cena chce realizować scenariusz. Jeśli ten spadkowy, to dołączam do spadków. A jeżeli chcę realizować ten wzrostowy, widzę po zachowaniu ceny, to dołączam do wzrostów. Bardzo proste.
W tej chwili, patrząc na wykres Lunca, będę obserwował sobie bardzo mocno ten zjazd do dołu oraz to zawrócenie. To zawrócenie sprawia wrażenie teraz takiego, które łamie ten trend pierwszy. Natomiast czy już łamie ten drugi, no to jeszcze moim zdaniem za wcześnie, żeby o tym mówić. Jest to jeszcze za wcześnie, że łamie cały ten trend, ale będę tutaj się przyglądał tej strukturze, bo jeżeli ona mi zrobi tutaj taki tak zwany układ falowy do wzrostów, to być może do tych wzrostów również dołączę. Jeszcze tej decyzji nie podjąłem, bo jest jeszcze po prostu na to za wcześnie. Prawda jest taka, że Lunc to jest moim zdaniem chyba hit tego w ogóle roku, jeśli chodzi o trading i jeśli chodzi o to, co się tutaj dzieje. Przez zmienność, przez przewidywalność, przez to, że ta psychologia tłumu jest tutaj odzwierciedlona po prostu idealnie. On poza, no powiedzmy, poza dwoma wejściami, wydaje mi się, że dwa wejścia po prostu tu schrzaniłem, brzydko mówiąc, ale nie wiem, 2 na 10, 2 na kilkanaście, nie liczyłem statystyk, musiałbym zajrzeć do dziennika. W każdym bądź razie jest to naprawdę wysoka skuteczność i rentowność i Lunc daje zarabiać, także trzymam się cały czas tego Lunca. Będę się go trzymał prawdopodobnie, dopóki on nie zjedzie do samego dna, a czy w międzyczasie zrobi wierzchołek, czy nie, zobaczymy. W każdym razie to, co mówiłem, to się sprawdza. Można powiedzieć, że wszystko, czy większość rzeczy, które zapowiadałem, się sprawdziła. Teraz dałem Wam kolejne projekcje na Lunc. No i będziemy obserwować, czy te projekcje się sprawdzą. Jak tak jeszcze patrzę sobie na wykres, to ten wykres sprawia wrażenie takiego, w przypadku którego trend chciałby już zawrócić na stałe w dół. Czyli jest tutaj to wystraszenie tłumu. No okej, ale dalej nie zapowiadam. Powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Będziemy obserwować, co będzie działo się dalej. Teraz kolejna Bitcoina. Więc jeśli chodzi o Bitcoina, to tylko przypomnę, komu się nie będzie chciało wracać do tej analizy z ubiegłego tygodnia. Przypomnę, że mówiłem o tym, że widać tu pewnego rodzaju akumulację, czyli Bitcoin jest wykupywany. Jeżeli tak jest, to zgodnie też z teorią falowością, po falowości powinniśmy wybić ten dołek. A gdy zostanie to wykonane, czyli gdy dołek zostanie wybity, to cena prawdopodobnie, jeżeli mam rację, to w sposób w miarę dynamiczny wróci nad te poziomy, które były w chwili, kiedy robiłem tę analizę. No i okazało się, że rzeczywiście, zobaczcie, interwał dzienny, cena wybija dołek, który zaznaczyłem zgodnie z projekcją i no, nie wiem kto, jaką ma definicję dynamicznego powrotu w swojej głowie, no ale przyjmijmy, że w sposób dynamiczny, silny wraca. I projekcja co do dalszego zachowania ceny była taka, że nie nastawiamy się na to, że to zachowanie, które opisywałem na wykresie, to przyniesie nie wiadomo jak spektakularne zasięgi, ale nastawiamy się na to, że, czyli takie zasięgi typu ATH, typu 100K, 200K, jak to niektórzy lubią mówić, ale nastawiamy się na to, że ten ruch ma szansę, słuchajcie, zbudować jakąś tam korektę do góry, wzrostową. I tak będę to w tej chwili opisywał, że ta korekta, bez upierania się co do tego, jaki ona będzie miała zasięg, będziemy próbowali prognozować, jaki będzie ten zasięg tej korekty, ale to tylko będą takie próby prognozowania, nie będzie to nic super tutaj silnego na razie. Więc tak będzie wyglądała dzisiejsza moja analiza, że spróbujemy sobie zaprognozować, co się będzie tutaj z tym rynkiem dalej działo. Więc tak, póki co wszystko się sprawdziło. Cena zawróciła, przepraszam, że tak skaczę między interwałami, ale chcę Wam to jak najlepiej pokazać. Cena zawróciła do góry. Jesteśmy tutaj po tym silnym, dynamicznym wzroście. Myślę, że sporo osób się zdziwiło. Pewnie dzisiaj czytacie u wielu youtuberów nagłówki, że Bitcoin wzrósł tam o nie wiem ile. O 20%, 15-20%, takie są nagłówki, no to wiedzcie teraz o tym, że Jurek to zapowiedział zanim to się wydarzy, a nie dopiero dzisiaj, że mówi, że Bitcoin wzrósł, zapowiada wzrost. Myślę, że ten wzrost ma szansę na więcej. Przy czym, teraz uważajcie, docieramy do pierwszego ograniczenia dla tych wzrostów, czyli w tej chwili cena tu, gdzie się znajduje, może nawet jeszcze nie, ona jeszcze nie zaliczyła tego miejsca, jeszcze trochę brakuje, ale to jest już kwestia niewielu dolarów. W tej przestrzeni, czyli w przestrzeni nad obecnym szczytem, czyli powyżej 22600, a gdzieś 22800, czy tam poniżej 23 tysięcy, może tak powiedzmy, znajdują się silne opory dla wzrastającej ceny. Moim zdaniem są to takie opory,
które przynajmniej w stopniu minimalnym dla tych ostatnich wzrostów powinny wywołać ruch korekcyjny w dół. Ok? Co to znaczy? Przed chwilą Jurek mówił o korekcie do góry, teraz mówi o korekcie do dołu. No tak, jeszcze raz zrozumcie mnie. Jak mówię o korekcie do góry, to odpalam sobie cały spadek od ATH i mówię, że jakaś korekta większa by się przydała dla tego spadku. Przed nawet kontynuacją spadków. Czyli korekta, to znaczy, że Jurek mówi, że będą wzrosty, a potem sobie może dalej Bitcoin kontynuować bessę. I teraz wchodzę w ten ruch w środek jego, czyli zmniejszam interwał z dziennego na godzinowy i mówię sobie tak, w ramach budowania się tej korekty, którą przed chwilą mówiłem, że się jej spodziewam, dostaliśmy pierwszy impuls wzrostowy. Teraz ten impuls, oceniając jego tu strukturę, powinien zostać skorygowany i szansa na to, że ta korekta się rozpocznie za chwilę jest dość istotna. Więc tu jest takie pierwsze miejsce. Liczę na tą korektę, ponieważ uwaga, jeśli ona się... Tylko to zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że teraz podejmuję tu jakieś decyzje handlowe. Liczę, po prostu liczę sobie na tą korektę, ponieważ ona mi da dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli będę przy wykresie, gdy ona zacznie się kreować, czyli zobaczę tutaj złamanie tego trendu z tego miejsca, to być może odważę się na handel short w dół, choć wiem, że będzie to handel chwilowo pod prąd, czyli niezgodny z kierunkiem trendu, no bo mamy ten trend chwilowy wzrostowy. Więc będzie trudny, będzie trudniej z niego coś zarobić, ale może się udać. Natomiast liczę na to, że jeżeli ta korekta się gdzieś tu zakończy, powiedzmy, to przy założeniu, że będzie ona czytelna, bo nie wiem, czy będzie, jeżeli będzie czytelna, podejmę próby handlu long do góry. Czyli nic na razie nie wnioskuję, gdzie ta korekta, dokąd dotrze, ani jaka będzie, tylko jeżeli się ta korekta wykona, to jest prawdopodobne, że dołączę do wzrostów. Tak samo jak... No w ogóle musicie zwrócić też uwagę na tę linię trendu, którą tu wyznaczyliśmy. Otóż ta linia trendu mówi nam o tym, że gdyby cena Bitcoina, czy teraz, wbrew mojej analizie, wybiła się powyżej, czy później, zgodnie z moją analizą, czyli zrobiła korektę, a później się cena przebiła przez tą linię trendu i przez te poziomy, to w jednym i w drugim przypadku wyjście nad linię trendu i nad te strefy, przestrzenie, będzie mówiło nam o tym, że ma chęć Bitcoin na dalszą kontynuację wzrostu. I ja uważam, że będzie miał chęć, bo te opory też, słuchajcie, nie są jakieś mega silne. Te miejsca, które tu się budują, to nie są jakieś spektakularne betonowe zapory. Są to po prostu miejsca, które no, od samego startu właściwie nie było takich miejsc, jak to się tu pojawiają. Teraz jeśli chodzi o... Czyli wiecie już, co ja bym chciał robić. Teraz jeśli chodzi o dalsze zachowanie ceny Bitcoina. No jak sobie tak patrzę na cały ten swing dół od ATH, to pierwsze miejsce, które wygląda na potencjalnie silne do zatrzymania całej korekty do góry, czyli zobaczcie sobie, teraz Bitcoin zaczął rosnąć. Pokazałem wam jakieś tutaj słabe miejsca, niespecjalnie silne. Tutaj jeszcze przy szczycie, zwróćcie uwagę, przy szczycie ta żółta strefa, którą sobie wyznaczyłem między 24600 a 26500, to też jest taka mina tutaj podłożona. Tu też jest miejsce, w którym będziemy mieli opór dla wzrastającej ceny, ale on też nie jest spektakularnie silny. Podobnie jak ten tutaj. To są takie opory, które są, wiecie... Dlaczego w ogóle ja mówię o tej sile tych oporów, że nie są spektakularnie silne? Dlatego, że jeżeli pamiętacie z moich ubiegłotygodniowych analiz, jeżeli mówiłem o tym, że ten trend słabnie i ten trend słabnie i ten trend słabnie, te wszystkie trzy trendy spadkowe nie mają za dużo siły w sobie, no to ja teraz sobie ustalam, czy te opory, na które będzie wzrastająca cena trafiać, czy one są jakieś spektakularnie mocne, czy tu będzie duża podaż zlokalizowana, czy tu wielu traderów będzie biło w dół. No bo jeżeli nie, to bacząc na to, że poprzedni trend był słaby, to jest szansa, że sobie cena jednak w dłuższym terminie poradzi z tymi oporami. Ona się tu zatrzyma z nich, zrobi z nich korektę, ale powinna sobie cena poradzić w tych wzrostach. No nie upieram się, nie dam sobie ręki uciąć za to, że sobie na pewno poradzi, no jednak opór to zawsze opór, a trend mimo wszystko jest spadkowy, ten za plecami tutaj, ale, no ale powiedzmy, jeżeli to jest niezbyt silny opór, no to mogłaby cena pokonać go. Natomiast silne miejsce podażowe pojawia się tutaj, czyli w przestrzeni między, uwaga, teraz 32700, jestem w indeksie, a 37000. Przy czym
Najsilniej jest właśnie przy 37 tysiącach tutaj. Więc to jest miejsce, które rzeczywiście ma dużą siłę prospadkową. Dużą siłę prospadkową. Będę dzisiaj sobie to wyznaczyłem, będę cały czas, jeżeli cena będzie tutaj zmierzać, to ja będę coraz większą tu uwagę skupiał swoją w tym miejscu i sprawdzał na każdej giełdzie, na Forexie i wszędzie indziej, gdzie, co tu, czy to jest na pewno tak silne, jak myślałem na początku, czy tutaj nie ma czegoś jeszcze, co będzie to wzmacniać, a może osłabiać, będę to oglądał. No ale jeśli najsilniej jest przy 37 tysiącach, no to tak, słuchajcie, z ciekawości od dołka, gdyby to miało być, to jest 100%. Na Bitcoinie dzisiaj 100% to dużo. Bez dźwigni mówię, taki po prostu czysty procent zarobiony. Co znowu, nie powinno zadziałać to na was odbiorców jako o, Jurek krzyknął hasło 100%, to trzeba go wyciąć z kontekstu, tak jak Glapińskiego wczoraj widziałem, że Glapiński, pan Adam Glapiński, czyli prezes Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że w Polsce jest ciężko i w ogóle, ale wycięli tylko samo słowo, jak on mówi, że nie ma kryzysu. I wszędzie w mediach widziałem wczoraj wieczorem, że jest po prostu znieważone jego nazwisko i tylko po prostu wycinek, jak to pan Glapiński mówi, że kryzysu nie ma. No, tak po prostu przekaz do społeczeństwa był zupełnie inny niż on na konferencji w ogóle kierował. Więc też nie chciałbym, żebyście to tak odebrali, że jak Jurek powiedział, że 100% na Bitcoinie do zarobienia, to jest najważniejsze w całej analizie. Nie, ta analiza jest skomplikowana. Ona zakłada wzrosty w trwającym trendzie spadkowym ogólnie. W związku z czym jest naprawdę trudna. To jest tak, że Bitcoin nawet na dużym interwale nie pokazał tutaj w ogóle jakiegoś spektakularnego miejsca do zawrócenia, ani sygnału do zawrócenia. Wszystko, co się tworzy, w ogóle jest po prostu tylko ruchem korekcyjnym, słabą reakcją do góry. Przy czym jest też tak dlatego, bo uwaga, DXY, do którego zaraz przejdziemy, stwarza do tego podłoże i warunki. A co będzie, jeżeli DXY przestanie stwarzać te podłoże i warunki? Jak wtedy zachowa się analiza Bitcoina, który, przypominam, jest tu w tym przypadku wyceniany w dolarze? Więc my musimy wiedzieć, co się dzieje z dolarem. Czy dolar stwarza podłoże, czy nie stwarza? Mówiłem wam w ubiegłotygodniowych analizach i powtarzam to już od wielu, wielu tygodni, że, a jak nie miesięcy, że walory, które są wyceniane w dolarze, mają bezpośredni wpływ oddziaływanie, są podlegają, że tak powiem, presji wywołanej z wykresu wartości dolara. No i ten wykres dolara w ostatnim czasie jest mocno wzrostowy, w związku z czym tym walorom jest po prostu ciężko rosnąć. Musiałby rosnąć szybciej niż rośnie indeks dolara, a indeks dolara rósł w ostatnim czasie, przypominam, tak. Teraz zresztą przejdziemy do indeksu dolara, rósł tak. Widzicie wykres dolara? O tak. Więc teraz, jeżeli coś ma rosnąć, to do dolara to powinno rosnąć jeszcze szybciej niż ten wykres. Ale dobra. Nagadałem o tym Bitcoinie. Powiedziałem wam, jak się zaczyna ten tydzień i jak będę chciał tutaj swoje plany układać handlowe. No i tyle. I przechodzimy dalej. Kryptowaluta Ravencoin. Altcoin, który już wielokrotnie w swojej historii tutaj emocje wywołał, niebotyczne bym powiedział. I powiem wam szczerze, nie analizowałem go jeszcze. Po prostu zobaczyłem dzisiaj, jaki ma spektakularny wzrost procentowy tutaj. Szło mi do głowy, żeby zajrzeć do niego, zwłaszcza, że wiem o tym, że jest to walor, który już od dawna jest w polu zainteresowania górników, którzy to górnicy wcześniej z przyczyn technologicznych musieli zrezygnować z wydobycia Ethereum. Więc teraz mamy znowu modny wątek. Ethereum się kończy. Raven znowu jest na, że tak powiem, ustawiony na wielu koparkach kryptowalut. Przy czym jeszcze sobie zajrzę, bo to nie jest chyba pierwszy wykres. RVN, zaraz go tutaj znajdę u siebie. No. Ten wykres jest dłuższy. Może popracujmy na tym wykresie. Trochę go oczyszczę tylko. Który to wykres zapowiadał wcześniej? Taki trójkąt. Dwa trendy, wzrostowy i spadkowy. Cena wybiła. Zobaczcie, jak ładnie tu reagowała. Tu też reagowała. Tu przebicie. Retest. Spadek,
do tej linii trendu i wzrost. Czyli ta linia trendu nam tutaj podtrzymała trend wzrostowy, choć zniesienie było, tutaj żebyście się nie pomylili i nie ocenili mnie za szybko, zwłaszcza nowe osoby, że Jurek to robi analizy na podstawie linii trendu, bo linia trendu to po prostu jest pierwszy etap, który pokazuje i przede wszystkim mówi, gdzie i jaki jest kierunek trendu. To jest dla tradera, to jest fundament, żeby sobie sprawdzić, jaki jest trend. Dopiero później bardziej zaawansowane narzędzia wchodzą. 94%, słuchajcie, około 94% zjazdu. No, ale dziwicie się? Pokażę wykres. Może tak, zrobimy tygodniowe, trochę edukacji. Mamy do czynienia z czymś takim. No to musimy mieć do czynienia też z czymś takim. To jest naturalne, za każdym razem to samo. W kółko to klepie, powtarzam. No i co tu się może dziać? Na pewno mamy od 20 lutego 2021 roku trend spadkowy. Po drodze dwie istotne korekty do góry. Ok, przyspieszyłem trochę analizę. I wygląda to mniej więcej tak. Podaż. Jeśli Ravencoin zamierzałby zdobywać szczyty, to w tych wszystkich miejscach będzie miał duży problem. I tak naprawdę w ogóle tych miejsc jest jeszcze na wykresie sporo więcej, ale zaznaczyłem takie te najsilniejsze, na które zawsze zwracam uwagę na początku. A po drodze jeszcze tutaj wszystkie szczyty byłyby oporami. To tak naprawdę jedna wielka strefa podaży. Ale w najbliższym czasie wydaje się, że te pierwsze silne miejsca nie zostały jeszcze zaliczone. W związku z czym jest szansa, że ten Raven jeszcze nam tutaj urośnie. A to jeszcze, to też jeśli chodzi o wartości procentowe, to nie jest mało. Bo w długim terminie patrzymy na wykres tak, ale w krótkim patrzymy sobie teraz, aha, tutaj coś jedzie do góry i może pojedzie jeszcze wyżej. Więc powiem Wam tak. W tej chwili, właśnie w tej chwili, kiedy robię tą analizę, wykres trafił na miejsce, które wywołuje, w tym przypadku wywoła spadki, moim zdaniem już zresztą wywołuje spadki, natomiast niekoniecznie zatrzymuje trend, czyli może je zaznaczę to miejsce. Ok, to jest ta mała żółta strefa, choć nie traktujemy jej jak strefę podaży, jest to miejsce tak zwanego często przystanku po drodze, którą trend wykonuje, w związku z czym jeżeli jest tu jeszcze potencjał, żeby zarobić na tym wykresie, to w tej chwili trafiliśmy do takiej strefy 382, która to strefa może wywołać troszkę większą korektę. Być może korektę jako test tego wierzchołka, może korektę taką jako zniesienie fali drugiej dla całego wzrostu tutaj tego pierwszego, tego nie wiem, ale jest szansa, że ta korekta właśnie teraz się zbuduje. Jeżeli Bitcoin by robił korektę, to trochę będzie nam to sprzyjało. I teraz taką korektę ja bym chciał potraktować jako miejsce do przyłączenia się na wzrosty do tej strefy. Więc jeżeli tutaj będę miał na tyle czasu i sposobności, żeby przypilnować tego wykresu, to zbadam tę korektę, która się tu zrobi i podejmę decyzję, czy chciałbym wziąć udział we wzrostach ewentualnie do tej strefy. A takie wzrosty do tej strefy, to od dzisiejszej, w tej chwili ceny, która się kreuje, to są rzędu 50, 60, 70%, a gdyby moja korekta nadeszła, no to powiedzmy jeszcze nie wiemy, nie, może trochę za wcześnie, żebym to tak mierzył, ale powiedzmy to są wzrosty rzędu 100, 130, 150%. Czyli jeżeli ta korekta nadejdzie, bo nie wiem czy nadejdzie, ale liczę na to, i będzie miała formułę taką, jak ja bym chciał, to na jej podstawie być może podejmę decyzję o wejściu do góry, i przyłączeniu się ewentualnie do tych wzrostów. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że mamy tu już do czynienia z falową strukturą w środku, to jest szansa na to w tej chwili, zmniejszę sobie tylko interwał, że cena, powtarzając właśnie tę korektę wewnętrzną, czyli zmniejszyłem interwał, to już w tej chwili zareaguje wzrostami.
To jest też do handlu, można to handlować, mniejsze ryzyko, większe, przepraszam, ryzyko, ale przy odpowiednim zarządzaniu kapitałem i odpowiednim manewrowaniu stop lossem, to z tej żółtej strefy jest szansa, że jeśli się, znaczy może tak, to ustalmy w ten sposób. Ta korekta prawdopodobnie zostanie również powtórzona, tylko może się okazać, że jeszcze nie teraz. Jeżeli to będzie jeszcze nie teraz, no to cena strzeli do góry wyżej i dopiero w późniejszym terminie ta opcja do przyłączenia na wzrosty się pojawi. Więc chcąc teraz, będąc chciwym odpowiednio, chcąc już brać udział w tych wzrostach, można by sobie zbadać opcję do przyłączenia się właśnie na tej, w tej przestrzeni 0,057 do 0,06, przy czym trzeba odpowiednio zarządzać kapitałami, dobrze uwarunkować swoje zabezpieczenie stop loss, a takie zabezpieczenie stop loss, jeżeli to w ogóle Was interesuje, bo tu jest pewnie spora część inwestorów, których w ogóle trading nie interesuje jako trading, no to byłaby gdzieś tutaj pod taki stop loss strategiczny, byłby gdzieś pod tym dołkiem, który tu wyznaczyłem. Jeżeli cena stuknie w ten poziom, no to raczej plany się rozsypują, to raczej plany się już będą rozsypywać. To raczej plany będą się już rozsypywać, zgadza się. Czyli poziom 0,048, poniżej 0,049 jak zajdzie to. To jest słabo, kiepsko, to znaczy, że Jurek mógł nie mieć racji w tym, co mówi. To się nie uda. No może tak być też, prawda? Może tak być. No ile ja na tą analizę poświęciłem? 5-10 minut? Warto byłoby trochę dłużej na tym wykresie posiedzieć, żeby coś na nim zarobić. Ale to ma być też taki drogowskaz. Nawet chociażby dla uczestników, dla społeczności traders, która dzisiaj będzie miała spotkanie wieczorem. Więc może będziemy to handlować live. Zobaczymy. Ok, indeks dolara. Indeks dolara. Zakładałem spadki po wyjściu z tego klina. Cena wyszła z klina, testowała go wielokrotnie. Tutaj nawet była próba fałszywego powrotu, ale fałszywego jak widać. Zamknęły się świece pod klinem. W związku z czym dostaliśmy spodziewaną korektę. Zobaczmy na ile spodziewaną. No, na razie wszystko wskazuje na to, że korektę głębszą niż ta najpłytsza, której się spodziewaliśmy. A to jest dobry znak dla spadków. A to jest dobre. Czyli ta czarna korekta, która miała być najpłytszym zasięgiem, została już przebita. Czyli to już nie jest powtórzenie czarnej korekty. To już jest złamanie. To już wygląda na złamanie tego trendu. O tego tutaj. I wygląda na to, że ten trend mógłby zostać już tu złamany. Czyli jaką korektę? Czyli dokąd mogłyby dotrzeć spadki? No, mamy teraz ten czerwony. Czyli DXY spodziewamy się, że spadnie jeszcze. Że spadnie jeszcze. Oczywiście możemy się mylić jak najbardziej, ale spodziewamy się większych spadków na DXY, spadków, które mogłyby z powrotem nam ten wykres tutaj zbliżyć do linii trendu, widzicie? A nawet pokazać indeks poniżej linii trendu właśnie w tej żółtej strefie. Żółta strefa ma za zadanie reagować wzrostami, więc jeżeli to będzie poniżej linii trendu, to być może te wzrosty będą tutaj testowały przebicie. No i wtedy pytanie, czy te testy nie zepchnęłyby nam jeszcze indeksu niżej. Jest na to szansa, słuchajcie, jest na to szansa, bo niby dlaczego nie? Dlaczego nie? Przypominam to analizę długoterminową. Mówiłem o tym, że żółta strefa jest podażą dla tego wykresu. No i taką ostateczną podażą jest jeszcze tutaj ten wierzchołek, który oznaczyłem przerywaną linią, oddalę może wykres. Że po ich przebiciu no byłoby tutaj byłoby źle, to znaczy cena prawdopodobnie pojechałaby dynamicznie aż ponad $120. No ale jak widać cena nie poradziła sobie na razie. Wyszła trochę ponad strefę, klin zatrzymał, już nie dotknęła tego poziomu 111. Więc zanim te silne wzrosty zobaczymy, to na razie musimy mówić o korekcie w dół. Korekcie w dół, która jeszcze ma siłę do spadków. Widać, że jest dość dynamiczna, fajnie. Bardzo się cieszę osobiście, jak patrzę na tą korektę, dlatego że
że mówię, została tutaj trochę ujarzmiona tym klinem, czyli przewidziana. Bardzo ładne wybicie tych dołków, czyli kontynuacja trendu. No powinniśmy się spotkać niżej z indeksem dolara, moim zdaniem. I dlaczego ta analiza jest tak ważna? No jest tak ważna, bo ona stwarza teraz, właśnie w tej chwili stwarza genialne podłoże do wzrostów niemalże wszystkiego, co wyceniane w dolarze. Nie mówię, że wszystkiego, ale niemalże wszystkiego. Czyli teraz, widząc te spadki, powinniśmy widzieć wzrosty na innych wykresach. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie musi być tak, że te spadki dotrą tutaj, jak widzimy teraz rząd czerwonych świec za sobą, to że na pewno dotrą takim rzędem, wcale tak nie musi być. Wykres może po drodze wykonać na przykład z tego wsparcia jakąś korektę do góry, pojawi się jakaś zielona świeca przed dalszymi spadkami, także nie spodziewajmy. No byłoby to spełnieniem marzeń, jeżeli indeks by tak zanurkował gwałtownie szeregiem czerwonych świec, ale tak nie musi być. Ważne jest natomiast, że wiemy, że chce spadać i wiemy, że jeszcze nie osiągnął limitu spadków. I popatrzcie teraz na chwilę na świecę z interwału dziennego. Na ostatnie świece policzmy je sobie. Dzisiejsza raz, wczorajsza dwa, przedwczorajsza trzy, cztery, pięć świec. Mamy pięć czerwonych świec spadkowych dzień po dniu. I popatrzmy na chwilę na Bitcoina teraz na przykład na interwale dziennym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć świec wzrostowych. Pięknie, co? I po co tu się pocić na wykresie jakimś analizować, nie wiadomo co, jak wystarczy wejść na indeks dolara i jak tam dobrze przewidzimy, to reszta już się sama ułoży. Prawda? Coś w tym jest, nie? Coś w tym, słuchajcie, jest. Popatrzcie jeszcze raz. Indeks dolara 5 dni z rzędu spada, Bitcoin 5, właściwie 6 dni z rzędu wzrasta. Co świadczy o tym, że ta zależność, o której już wielokrotnie mówiłem, funkcjonuje, działa i ona po prostu jest. I tak samo, jeżeli teraz zajrzymy sobie do, no już altcoiny, to powiedzmy bardziej są zależne od Bitcoina. Często są wyceniane w Bitcoinie altcoiny, czyli mamy Raven na przykład do BTC. Więc to pomińmy, ale popatrzmy na indeksy i tutaj chciałem wam pokazać indeks JP225, który strzelił, nie ja, od razu mówię, to nie jest moja analiza i to nie jest mój setup, nie ja go stworzyłem, choć skorzystałem z niego i w niego wszedłem, a stworzył go nasz grupowicz i wyznaczył tutaj właśnie to miejsce jako miejsce do strzału up i ta cena strzeliła up. Słuchajcie, mamy bardzo fajne wejście i naprawdę świetnie to wygląda, nawet w perspektywie tutaj przebicia linii trendu, ale też nie dlatego chciałem pokazać go, tylko chciałem go pokazać dlatego, że popatrzmy znowu na dzienne świece. Jesteśmy na interwale dziennym, patrzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć zielonych świec. Ok? Widzicie tę zależność? Przypomnę jeszcze, DXY. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć spadkowych. JP, pięć wzrostowych. A popatrzmy na złotówkę do dolara. Interwał dzienny. W tej chwili. Tutaj odwrotnie patrzymy, prawda? Tu patrzymy na to, że jak indeks dolara spada, no to złotówka ma prawo się umacniać. Tak jest, tak już jest od dawna i to funkcjonuje. Czyli gdy dolar rośnie, teraz cały ten wzrost pokażę od niemalże początku, od maja, no to niestety tutaj też rośnie, widzicie? Tutaj też, czyli złotówka słabnie do dolara. No i teraz zobaczcie. Jeszcze raz. 5 dni, 5 świec spadkowych. Popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 dni, 5 świec spadkowych. Bo to nie złotówka się umacnia jako taka. Czyli nie szukamy tu przyczyny w zabiegach Rady Polityki Pieniężnej, czy w ogóle w naszej gospodarce, ekonomii, tylko dolar się osłabia. W związku z czym jak dolar słabnie 5 dni z rzędu, to widzimy to na wykresie USD/PLN i to też jest zgodne z tym, co mówiłem w ubiegłym tygodniu i w ubiegłych tygodniach, że jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, jak wyceniany będzie dolar do złotówki, to zamiast pocić się tu nad analizą specjalnie USD/PLN, to trzeba po prostu zwracać uwagę na to, co robi dolar, indeks dolara. No i jak widzimy, że indeks dolara spada, no to to samo dokładnie odzwierciedlenie tych spadków widzimy na wykresie
naszej złotówki i teraz gdyby ktoś chciał długoterminowej analizy, jak będzie w dłuższym czasie dolar do złotówki wyglądał, to powiedziałbym tak, słuchaj, no to nie wiem, zobaczymy jak będzie wyglądał indeks dolara, bo jeżeli indeks dolara złamie trend, ten cały długoterminowy trend wzrostowy, jeżeli go złamie, bo on go jeszcze nie złamał, on na razie sobie robi grzeczną korektę przed potencjalnie dalszymi wzrostami, ale będziemy tę korektę obserwować, jeżeli ta korekta będzie miała znamiona złamania trendu, na przykład zbuduje się tutaj głowa z ramionami, jak niektórzy lubią na to patrzeć, nie? Tylko formacja spadkowa i szereg różnych innych rzeczy. Gwiazd na niebie, jak to niektórzy mówią, zwłaszcza ci, którzy się śmieją, że analiza techniczna nie działa. Ja się wtedy też śmieję zawsze. Uśmiecham się, może nie śmieję się, tylko ja się wtedy uśmiecham, grzecznie się uśmiecham. Więc jeżeli tu się pojawią znamiona do złamania tego trendu, co będziemy obserwować i spróbować to wychwycić, to wtedy będzie nadzieja do tego, że jak już będziemy wiedzieli, że się mógłby ten trend cały złamać, bo jeszcze trochę za wcześnie jest na to, żeby tak mówić, to wiecie, co wtedy będzie się działo, jakie będą projekcje dla USD-PLN jako pary walutowej do dolara, złotówki, też innych par walutowych, euro do dolara. Jakie będą projekcje dla indeksów? Patrzcie, czyli zakładamy dalsze, no tak, załóżmy spadki DXY, złotówka, spadki DXY, indeksy, czekajcie, zrobię trochę manipulacji na wykresie, spadki na DXY, indeksy, spadki, znowu teraz Bitcoin, znowu manipulacja, spadki na DXY, Bitcoin. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wykres, na który w pierwszej kolejności będę patrzył i go analizował. Dobra, to na zakończenie zobaczmy jeszcze, co tu się dzieje w altcoinach. Szybki przegląd. Ok, największe spadki w ostatnich dniach DFY. Odstają od reszty? No odstają. 30% na tle reszty, która ma 1, 0 albo i wzrosty. Ok, zainteresowało mnie to. Zaglądamy. DFY. DFI, przepraszam. Kłopotliwy trochę walor, bo już widzę, że nie ma go do handlu w Binance. Zobaczmy na KuCoinie. Wydaje się, że chyba analizowany w ubiegłym tygodniu. No i cóż, założenia były spadkowe z żółtej strefy. Natomiast żółta strefa nie została osiągnięta. Liczyliśmy na to, że cena wykona nam tutaj korektę potencjalną, jeszcze tę czerwoną. Widzicie? Dojedzie do żółtej strefy i dopiero zaczną się spadki. No, nieudana analiza, przyznaję. Cena nie dojechała do żółtej strefy przed spadkami, tylko po prostu sobie przed żółtą strefą zaczęła spadki. Czyli krótkoterminowo liczyliśmy jeszcze na wzrost przed spadkami, no i długoterminowo liczyliśmy na spadki. Zasadniczo co do zgodności tutaj z kierunkiem trendu miały być spadki. Spadki i spadki są, tylko nie do końca takie, jakbyśmy chcieli. No ale okej. To poniekąd zostawia trochę po sobie niedokończony interes, to znaczy jest szansa, że teraz się trochę odwlecze w czasie, jeszcze tutaj ten ruch korekcyjny, cena dopiero wróci do żółtej strefy i dopiero z tej żółtej strefy, jak już do niej wróci, nastąpią się właściwe spadki. Albo po prostu, no, jest to walor o tak niskiej kapitalizacji, że tutaj tłum przegrał trochę z wysoką, jakby to powiedzieć, ze smart money, czyli ktoś, kto miał sporo pieniędzy, stwierdził, że okej, tłum będzie atakował shortami stąd, więc ja tutaj te longi wszystkie tutaj wezmę i zrobię to przed nimi. W rynkach o dużej kapitalizacji no, trzeba mieć stosunkowo dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy, żeby wykonać taki zabieg. Tutaj myślę, że tych pieniędzy było, no ktoś mógł mieć dużo mniej, żeby to zrobić, no nieważne. Trochę to zaczyna brzmieć tak, jakbym się, nie wiem, tłumaczył z czegokolwiek. Cena wystartowała w dół przed strefą. No i powiedzmy, że jeżeli wezmę pod uwagę, że to jest jakiś DeFi chain,
czyli coś o niskiej kapitalizacji, no to ma szansę wybić dno, już nie zaliczając żółtej strefy, choć lepiej byłoby technicznie wyglądało, gdyby najpierw zaliczyło żółtą strefę i potem spadło. Ale powiem wam tak, ja po prostu jak widzę taki wykres, który mi się nie trzyma kupy, to sobie go odpuszczam. Daruję sobie, nie muszę tu być na siłę. Puszczam sobie taki wykres i robię sobie wykres, który jest dla mnie czytelniejszy i lepszy opcjonalnie do zysku, więc po prostu sobie ten defi odkładam na bok. Nie widzę tu dla siebie okazji w tej chwili handlowej. I tyle. Dobrze, a co ze zwycięzcami dzisiejszymi? BitTorrent. Kiedyś to chyba sprawdzałem i nic tu nie było ciekawego. W sensie też nie było tego. Można handlować na Binance. I widzę, że nic się od tamtej pory nie zmieniło. Czyli dla mnie mało interesujące. No i trzeba trochę znać charakterystykę tego waloru, bo tu jest jakiś BitTorrent New. BitTorrent nie new na Poloniexie i Coinexie, więc ja przyznaję, że nie wiem, który to ma być. Tu jest old chain jakiś BTT. Tu jest new, czyli coś nowego. Chociaż dziwnie nowego, bo notowania są 2020 roku, więc szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Coś tu, kto się zna i kto siedzi w fundamentach, to pewnie by nam trochę na ten temat powiedział. Dodatkowo tu mamy jakieś holendarne wartości 107, 104 tysiące, 105 tysięcy procent w ciągu 7 dni. No to jeżeli weźmiemy sobie ten wykres, no to tutaj w ciągu 7 dni nic nie wzrosło, a wręcz bym powiedział spadło. To chyba nie o tym mowa. Czyli sobie to odpuśćmy. BTRS. Dobra. BTRS. Nie mam pojęcia, to jest BTRS. Odpuszczamy. Luna, no to temat znajomy, więc na razie sobie zostawiamy jako LUNC. Też trzeba by sobie rozgraniczyć LUNCa i LUNA. Czyli nic ciekawego, taki szybki przegląd. Szybki przegląd, wracamy do tego, co było handlowane. Czyli LUNC, Bitcoin, skupienie na RVN, no i skupienie na DXY. To tak, na początek tygodnia. Co pokaże dalsza część tygodnia? Myślę, że pokaże jeszcze sporo rzeczy. Zwłaszcza dzisiaj wieczorem, jak zrobimy sobie wspólną burzę mózgów na Radę Wojenną. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Także dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Do widzenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.